Witam już w 13 odcinku gry Diablo Trójka, w którym będziemy musieli przejść przez ten most, ale będę musiał się cofnąć, bo jeszcze jednej jaskini nie odkryłem. Czyli może by było lepiej się teleportować albo po prostu przejść tą drogą, którędy już wcześniej przechodziłem. Chociaż szybciej chyba by było, może się... Co to jest? Moich prostackich kompanów nie interesuje. Wyżynna przełęcz. Jąka zdrowie, tylko nagrody za ich głowę. No tutaj właśnie. Ja jednak jestem przekonany, że można się z nimi porozumieć. Czyli to oczywiście niebezpieczne zadanie, ale jestem gotów podjąć to ryzyko. No dobra, gdzieś tutaj powinna znajdować się jaskinia. Ją wcześniej odkryłem i zapomniałem po prostu ją zwiedzić. A w niej jest na pewno zadanie, które po prostu ominąłem. No jest, dobra. Ja się to zmieniam i troszeczkę jest niewygodnie mi. No dobra, zobaczymy, co tutaj dalej się kryje. Raczej nic nie ma. Myślałem, że tu jeszcze jakaś skrzynia może się znajdować. Małe pająki tylko są, się tutaj urzędują. Czy jeszcze tutaj coś znajdę? Też nie wiadomo. Dobra, gdzieś tutaj prowadzi to. Dobra, poziom drugi, no zobaczymy. Czy tyle znaleźć można? Thank you.
hazard ciemności, choć to dziwne. Brawo! No dobra. Czyli tutaj nic nie mamy, oprócz pułapek. O, i jest tutaj skrzynia. Okropna zguba. Jakiś taki ciekawy mieczek mamy tutaj. To jest spory jest. Zobaczymy, jak się nim tłucze. Tutaj innej drogi nie ma, no to dobra. Dobra, znajdź tu tym szabatu. No dobra, czyli możemy się teleportować albo pójść w tą samą stronę, albo iść dalej, no. Wyżyny, okej. Dobra, czyli możemy iść tam dalej. Niestety musiałem się troszeczkę cofnąć. Tutaj jeszcze tych terenów nie odkryłem. Teraz sprawdzę dokładnie, gdzie ja jestem. Czyli tędy miałem pójść i jeszcze na górze nie byłem, ok. Jeszcze jest tutaj skrzynia, no zobaczmy, co tutaj dalej można.
Okej, okay. Czyli możemy spokojnie teraz iść, bo odkryliśmy cały teren. Totem Salba tu dobra. No i to mi się podoba. Chyba chce nam zrobić krzywdę. Nie, że czyli jak widać na mapie trzeba pójść w te drzwi. Kolejne śmieci. Czyli tutaj już nic ciekawego się raczej nie znajdzie. Zobacz jeszcze z drugiej strony. No co się tutaj jeszcze można znaleźć. To jest jakieś zadupie, w którym akurat nikt się nie znajduje. No myślałem, że... Czyli nie warto tutaj było przychodzić. No i... No dobra, zabiłem koło. Ale mam pewność, że tą mapę tutaj odkryłem. Posiadłość Loryka. No dobra. Nie możesz się ze mną mierzyć. Złociło tutaj. Nie da się go powstrzymać! Żaden śmiertelnik nie zdołałby z taką łatwością wyrżnąć naszych braci! Aha, czyli tutaj... Umierajcie z godnością! Mroczny musiał... władca Belial wynagrodzi waszą ofiarę! On tu jest! Do piekła, psy! Zajmijcie go, jak długo się da. Ja przygotuję pułapkę. Nie zdołasz się przede mną ukryć, Magdo! Zrobili nam straszne rzeczy. Już nie żyją. Ale był jeszcze ktoś. Człowiek w łachmanach. Tak, ja się tam człowiek o złotych oczach. Widziałem, jak Magda zabiera go do starej komnaty tortur Leoryka. Jest pod nami. Magda umrze dzisiaj. Dobra.
Posiadłaś Leoryka punkt nawigacyjny, czyli dobrze poszliśmy. Dobra, czyli mamy poziom pierwszy. Nie wiem, że Leoryk był obłąkany, ale to po prostu obrzydliwe. No już, poćwicz na nich te swoje ataki! Dosyć spora tarcza. No dobra, zobaczmy co tutaj znaleźć można. Aha, nic ciekawego. To jest tu jedna porta. To jest, ale dobra, najpierw podkrywamy tutaj coś. Podjadę tu, czy? Tędy już wróciłem. Tędy by to iść, może tędy zobaczyć. Dobra, nie będziemy chyba tutaj wszystkich tych zombie. O, jakie fajne tutaj. Dobra, ale zabrałem ten miecz. Mniej więcej taki sam jak ten, jak poprzedni. Padają jak muchy w każdym posiadzie. Aha, czyli to dobrze działa. Pewnie do kolejnego poziomu. Poziom 2. Thank you.
tutaj coś znaleźć można, czy nie za bardzo? No, zobaczmy. Kolejny śmieć. Dobra, kolejny mamy punkt nawigacyjny. W posiadłości, którą zwiemy domem, zapanowała chorobliwa apatia. Młodemu Albrechtowi nowe miejsce przypadło chyba do gustu, choć jego brat Aidan wyruszył, aby zostać wojownikiem. Być może po prostu cierpię na wahania nastrojów spowodowane niedawną zmianą klimatu. Dobra. Dobra, nie będę gonił tego. Chyba tędy będzie trzeba pójść. Mamy się strzałka tam pojawiła. Dobra, czy idziemy teraz za strzałką? Pytanie tylko, którędy. Dobra, patrzcie się, jarasz wszyscy. Pomocy! Jestem uwięziony! Tutaj! W żelaznej dziewicy! No dobra, będzie trzeba tutaj pomóc jemu. I jest akurat też i wyjście.
Dobra, barkoda rozwalona. Wejdzie tutaj w bok. Potrzeba więcej czasu. 13 dzień Luna Saad 1263 roku kedżestańskiego. Oprawcy. Wypalili na moim ciele runy. Powiedzieli, że tortury i czarna magia zamieni nas w demony, służące królowi Leorykowi. Co za brednie. 17 dzień Luna Saad. Boli straszliwie. Nie mogę jasno myśleć. Jestem głodny. 20 dzień Luna Saad. Dobra, będzie trzeba wyskoczyć jego gonić. Jestem głodny. Nakarm mnie. Tak, już? Skończyłeś gadać? Dobra. Niech cię bogowie błogosławią. Byłem pewien, że tam zginę. Słyszałem pogłoski, że są tu wielkie skarby. I jak ostatni dureń w nie uwierzyłem. Nie wiem, czemu uznałem, że mogą być w żelaznej dziewicy. Kiedy byłem uwięziony w tej strasznej ciemności, mogłem myśleć tylko o tym, że nikt się nie dowie, co się ze mną stało. No dobra, udało mi się. No, kolejna kosa się znalazła. Czy może jeszcze coś znajdzie? Dobra. Czyli możemy iść tutaj tędy. Czyli mam iść na wyżynne przejście. Czyli tutaj. No dobra. Czyli mam uwięziony anioł, będzie kolejnym zadaniem w następnym odcinku. No i więc będę kończył ten odcinek, więc możecie, jeżeli wam się podobał, subskrybować mój kanał lub podawać łapki w górę. No to więc cześć.